Przyjaciele, religia i humanizm rysują nam dzisiaj taki obraz chrześcijanina, szczególnie to dotyczy mężczyzn, taki zniewieściałej pierdoły, co się boi tupnąć, co się boi zabić komara, bo to stworzenie Boże. Taki obraz dorysuje. Faceta, który nie potrzebuje jaj. Bo jest stworzony do wyższych celów. Tylko takich duchowych. Faceta, który nie potrzebuje odpowiedzialności, brania odpowiedzialności. Facetów, którzy nie mają ośrodków decyzyjnych. Oni są stworzeni do wyższych celów. Żeby wzdychać z zachwytu. Od wizji do wizji. A ich życie nie posuwa się dalej. Dzisiaj dostałem różę czerwoną, jutro zieloną. A mi Bóg nie daje róż, bo ja wiem, że mam dostęp do całego ogrodu. Nie dostaję już róż. Jak chcę, to wchodzę i zrywam. Tyle, ile trzeba. Chrześcijanin humanista, taki chrześcijanin XXI wieku, on też nie potrzebuje miecza, nie potrzebuje zbroi Bożej. On teraz kocha wszystko i wszystkich. Wszystko i wszystkich. Nawet ubiór i głos ma taki bardziej kobiecy. To taki jest obraz. Ja tego nie wymyśliłem, widzę to powszechnie. Bo w jego życiu najważniejsze jest to, żeby się mył 3 razy dziennie, nie? Żeby się mył 3 razy dziennie. To jest dzisiaj w ogóle postoja chodzenia z Bogiem. Ale przyjaciele, postaram się rozwalić te fałszywe wizerunki humanistyczne. Jak myślicie, jak Jezus chodził po górach, jak Jezus chodził przez pustynię, czy Jezus sikał? Bo ja myślę, że sikał. I nie mógł rąk, i nie miał mokrych chusteczek z Rossmana. I później szedł, on im się łuzi, kładł te ręce na ludzi. Zobaczcie, bo to jest wszystko fajnie, jak jest teoretyzowane. Ale dzisiaj jest takiego wizerunku Jezusa się oczekuje i taki wizerunek Jezusa się buduje, tak? Zhumanizowany Kościół cielesnej miłości w 99% zgorszyłby się dzisiaj Jezusem. Bo zwraca uwagę w ogóle na te rzeczy, które nie są istotne. Dorabia sobie według swojego zapotrzebowania, tak? Idąc dalej, tak? Dzisiejszy Kościół, nawet głosząc, że w Jezusie ma wszystko, tak naprawdę czeka na mannę. Czeka na mannę. Ludzie, z którymi rozmawiam bardzo często, czekają, że potkną się o kupon w totolotka. O wygrany kupon. Oczywiście mówią inaczej, ale ich życie jest takie, że oni czekają. Czekają na mannę, czekają, że ktoś przyjdzie i im da. Wyjdę tutaj za rogiem, Bóg mi błogosławi, znajdę kupon z 6 w totolotka. Takie jest rozumienie rzeczy. Takie jest rozumienie. I wiecie, ja kiedyś, to było dla mnie bardzo trudne, zaraz o tym opowiem. Przeczytałem w Biblii, że od czasów Jana Chrzciciela to gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. To był czas, kiedy ja się świeżo nawróciłem, mi się to w głowie nie mieściło. Tyle, co przeczytałem w Ewangelii Mateusza, że bądźcie cisi i spokojni. Słuchajcie, wziąłem wszystkie możliwe tłumaczenia. Chciałem znaleźć błąd w tym wersecie. Czy to na pewno nie jest tak, że oni próbują, ale oni nie powinni. Znalazłem tylko przekonanie, że to gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Gryzło mnie to długo. Pamiętam, to było jedno z pierwszych pytań, które zadałem Arturowi, jak go poznałem. Jak ty myślisz, czy jednak gwałtownicy, czy nie gwałtownicy? Bo to w ogóle we mnie pracowało. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Wiecie, ja jestem w stanie sobie wyobrazić gwałt. Bo od tego słowa pochodzi słowo gwałtownik. Nie mówię teraz o sferze moralnej czy seksualnej. Co cechuje gwałtownika? Co to cechuje? Determinacja, po pierwsze. Gwałtownik jest zdeterminowany. Gwałtownik jest silny, po drugie, tak? I on nie negocjuje. On nie negocjuje. Zobaczcie, od czasów Jana Chrzciciela, gwałtownicy. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Jak to się kłóci,
z tym wizerunkiem humanistycznej pierdoły, która ma stać i czekać, że cokolwiek dostanie. Także nie czekamy dzisiaj. Idziemy i wyrywamy teren, tak? Jesteśmy ofensywni, jesteśmy, przejmujemy inicjatywy. I dotyczy to wszystkich sfer naszego życia. Ja odwołam się teraz do warsztatu, bo mówiłem o tych warsztatach finansowych, ale na warsztatach była nas garstka, więc pewne rzeczy powtórzę, bo to też dotyczy aktywności zawodowej i biznesowej, tak? Gdzie łączymy to wszystko z całokształtem nauczania w Kościele. Kiedy już wiemy, że jesteśmy z nieba. Kiedy już wiemy, że jesteśmy zjednoczeni z Jezusem. Kiedy już znamy tę swoją tożsamość. Kiedy się potrafimy w tym oglądać w różnych sytuacjach. Wiemy, że nie jesteśmy stąd, tak? Kiedy wiemy, że Kościół to jest nasz dom, to jest nasza rodzina. Kiedy wzrasta wzajemnie nasze poczucie bezpieczeństwa. Kiedy wzrasta wzajemnie poczucie naszej zależności, tak? Kiedy to wszystko jakby zaczyna w nas pracować, kiedy już wiemy, że nie robimy biznesu z niewierzącymi, bo co ma wspólnego z wierzącym, z niewierzącym, że to się nie może udać, bo to są dwie odrębne jednostki. Kiedy to wszystko mamy, to bierzemy cały ten potencjał i wjeżdżamy w świat z całym tym potencjałem. To jest bardzo ważne, żeby brać poważnie te słowa, też ten całokształt nauczania, bo ja widziałem ludzi, jak jeszcze nie byłem nawrócony. Widziałem na przykład dziewczynę, która bardzo zapragnęła kariery. Ona wtedy podobno była nawrócona, ja tego nie rozumiałem, wiedziałem, że chodziła do jakiegoś kościoła. Zaczęła chodzić na jakieś eventy, zaczęła składać propozycje seksualne. Ja widziałem, że ją to dowartościowuje, ją to budowało i runęła. Widziałem też ludzi, którzy nie byli nieprzygotowani, którzy sobie nie odpowiedzieli na pewne pytania, po co są pieniądze. Mam ich wciągnął. Oczy im się zmieniały, mieli dolary w oczach w pewnym momencie. Oczywiście mówiąc, że wszystko jest dla królestwa. To bzdury były. Ale kiedy realnie w tym stajemy, kiedy się oglądamy, to mamy ruszyć w świat. Wiecie, ja sobie dałem mówić, że jest inaczej. I kiedyś modliłem się w ogóle i poprosiłem, chciałem zobaczyć, jak to było, jak Jezus chodził z tymi celnikami. Bo taki religijny obraz to jest taki, że idzie Jezus, wszyscy celnicy siadają jak Mateusz, i wszyscy za nim idą. Tak nie było. Między innymi dlatego Jezusowi wyrzucano to, że on chodzi z celnikami. Mateusz się nawrócił, może jeszcze część z nich się nawróciła, ale reszta się nie nawróciła i robiła dalej swoje manka. O nim głosił, on był świadomy tego, skąd jest, do kogo przyszedł. Ale nie wszyscy na nim poszli. I wiecie, jest taka fikcja i ściema religijna, tak? Na przykład, że biznes można robić tylko w kościele. Że należy robić tylko w kościele. My się wyposażamy, robimy razem, ale my idziemy z tym do świata, bo robienie biznesu to jest normalna służba. Jeśli masz w sercu prezentowanie Chrystusa, to właśnie poprzez ten biznes zaprezentujesz Chrystusa. Zaprezentujesz to. Co się z tym wiąże, tak? Żebyśmy byli odważni, żebyśmy byli zdecydowani. Żebyśmy mieli świadomość, po pierwsze, że jesteśmy marką osobistą, każdy z nas. Po drugie, że jesteśmy listem Chrystusowym, tak? Prezentujemy żywego Boga, więc kim jesteśmy? Jakby chciałbym spuentować to, co mówię. Jesteśmy marką Chrystusową. To jest w ogóle mega ważne, żebyśmy sobie uświadomili. Każdy z nas jest marką Chrystusową. Prezentujemy dzisiaj Chrystusa. Pokazujemy Go światu. Coś wam powiem. Miałem teraz... Przez kilka miesięcy jeździłem do Wrocławia, świadczyłem tą usługę jako moja firma. Umówiłem się w ten sposób, że ponieważ tam zaczyna się dzień pracy od 8, to wtorek, środa będę tak jak wszyscy są o 8, a w poniedziałek muszę dojechać, żebym zawsze był, poproszono mnie, żebym był do 9, bo nikt mi tego nie narzucał. Poproszono mnie, że mogę być do 9. Tak, mam 375 km. Jeździłem jak był śnieg, jeździłem jak był deszcz, wyjeżdżałem w poniedziałek rano. Nigdy się nie spóźniłem. Zawsze byłem między 8.30 a 9.00. Zawsze tam byłem. Czy musiałem? Oczywiście, że nie musiałem. Ale tak chciałem. Nie interesowało mnie, czy w tym momencie jest zarząd. Czy mam coś bezpośrednio do ugrania. Czy są dyrektorzy. Nie interesowało mnie. Ja się umówiłem. Umówiłem się. Przez te 3 miesiące osoby, które ze mną współpracowały,
zobaczyły, że można na mnie polegać. Że jeśli się na coś umówiłem, to w ogóle to robię i robię więcej. I nikt nie musi mnie pilnować. Mogę być sam. Firma może mieć wyjście, a ja zostanę i zrobię. Zobaczyli i zaczęli mi ufać. Teraz na koniec, kiedy miałem spotkanie z osobą, z którą blisko współpracowałem, mogłem mówić do niej, bo ona mnie słuchała. Powiedziała mi taką rzecz. Jeśli miałabyś cokolwiek z naszej współpracy zapamiętać, cokolwiek, to zapamiętaj to, że najważniejszą decyzją w życiu jest oddanie swojego życia Jezusowi. Zapamiętaj to. Zobaczyłaś, jak żyję. Zobaczyłaś, jak pracuję. Zobaczyłaś, jak funkcjonuję. To wszystko jest wynikiem tego, że osobiście spotkałem Jezusa i że teraz z Nim chodzę. To, jakim jestem, jakim mnie widzisz, wynika z tego. Świadectwo życia. Wiecie, ja mam świadomość tego, że jesteśmy Chrystusową. Naprawdę. Skoro, jeśli umawiasz się na przykład ze mną, tak? Na jakieś spotkania, zło 18. A nagle się okaże, że nie spotkasz się ze mną o 18, bo jest mecz. Chcesz się spotkać o 20. Nie ma nic złego w meczach, to nie o to chodzi. A jeszcze mają być przy tym inne osoby, tak? Mnie tam nie będzie. Prawda ustanowiła we mnie coś takiego, że ja nie mogę podpisać się pod czymś takim. Ja mam swoje priorytety. Podjąłem pewne decyzje. Może być 2000 pięknych usprawiedliwień. Mnie tam nie będzie. Nie pójdę. Bo to już nie jest moje spotkanie. Mamy inne cele. Jesteśmy inni. Możesz to robić, ale ja nie. Nie biorę udziału w bałwochwalczych imprezach. W bałwochwalczych ślubach. Nie jestem częścią tego. Nie jestem tego częścią. Nie wiem. Może nie potrafię ci nawet tego dobrze wytłumaczyć. Prawda, którą przyjąłem, prawda, którą postanowiłem wdrażać i z nią wzrastać, powoduje, że nie mogę być częścią tego. Nie podpiszę się pod tym. To jest nie moje. Jakieś na zakończenie 9 miesięcy temu miałem takie spotkanie z takim bogatym biznesmenem. Zaproponowano mi pracę. Zaproponowano mi, żeby został prezesem zarządu pewnej spółki. Spółki okoliczności były takie bardzo ciekawe. Spotkanie miałem w restauracji na zewnątrz, ciepło było. Kiedy podszedłem do tego, był ten biznesmen, jego przytupas. Siedzieli przy innym stoliku i ktoś tam był, kazali mi usiąść obok. No jak powiedz, uczestnił. My zobaczymy, co będzie dalej. Zaraz będzie mówił, to w ogóle wstaje i idę. Ale nie zakończyli spotkanie. Podeszli do mnie, składaj mi propozycję. Nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, co masz w oczach. Dolary czy prawdę? Intratna propozycja. Prezesem zarządu spółki inwestycyjnej, cały plan. Są zbudowani w ogóle moim doświadczeniem, moją historią, moją osobą. Dali mi głos. W 2 minuty powiedziałem swoje świadectwo. W kolejne 2 minuty głosiłem Ewangelię, o czym powiedziałem tak. Nigdy czegoś, co jest warte 5, nie powiem, że jest warte 35, żebyście zarobili 105. Nigdy z waszymi klientami nie pójdę na dziwki, nie będę udawał, nie będę się ślizgał po jakichś klubach i chlał. Ponieważ to, co powiedziałem wam przed chwilą, jest częścią mnie i to jest dla mnie ważne. Co by na to? Chwila ciszy. Najwyżej będziesz zaczynał spotkania od głoszenia Ewangelii. Z tej współpracy nic nie wyszło. Modlimy się też, aby padały lewe rzeczy. Tam się pojawiło jeszcze wielu takich przytupasów po drodze. Ale dotarłem do człowieka i głosiłem mu prawdę. Kiedy jego przytupas odszedł i został ze mną sam przy stoliku, powiedział do mnie, mów mi więcej. Nie chcę słuchać takich rzeczy. Mam świadomość i miejmy świadomość w każdej sytuacji. Jesteśmy marką Chrystusową. Jakość. Ilość przychodzi na jakość. Słowo Boże mówi, że jeden z was pokona 1000, a 2 10 000. To jest jakość, co?